Cześć. Witam Was z powrotem na budowie. I powiem Wam, co dzisiaj robię. Dzisiaj jest dzień wolny, akurat od pracy. I zająłem się uporządkowaniem całego garażu i przygotowaniem takiej posadzki z suchego betonu. Po to, żeby wszystkie graty z chaty móc tutaj wrzucić i zająć się pracami w środku. Nie przestawiać nic i mieć w sumie taką wolną przestrzeń do działania. Bo to najprościej wtedy się robi całą instalację, całą elektrykę i tak dalej. Więc wygląda to tak na ten moment. Powiem Wam pokrótce, co zrobiłem. I teraz tak. Wszędzie pod styropianem jest papa zgrzana z posadzką. Nawet nagrałem fajny filmik, co mniej więcej robię, ale niestety coś mi kamerka nie kontaktuje i właśnie będąc na obiedzie zobaczyłem, że nic się nie nagrało. No więc słuchajcie, pod spodem jest papa zgrzana, wywinięta lekko z jednej i z drugiej strony. Tutaj będzie ocieplenie szło, więc sobie wsadziłem tak styropian na pionowo, piątkę. Wszędzie tutaj jest już ułożony styropian parkingowy o dużej twardości. Tutaj sobie przełożyłem peszel, żeby mieć elektrykę po drugiej stronie garażu, tudzież na zewnątrz budynku. Jeżeli kiedykolwiek tam jakąkolwiek wiatę postawię, to będę miał jakieś takie możliwie bezproblemowe przejście z jakimś kablem, tak, z przewodem jakimkolwiek. I teraz tak, co ja sobie tutaj porobiłem? To już jest zastygnięte. To szybki beton. Za pomocą niwelatora ustawiłem sobie rurki takie. O, i tak to mniej więcej wygląda. Po to, żeby po prostu ściągać potem łatą ten suchy beton i go rozprowadzać. Są zrobione trzy linie. Tutaj, tam, to i to. A te kubki są porobione po to, żeby ułożyć potem siatkę na nich, ale to już jest głupi pomysł, także zrobię tak, że jak przyjedzie ten suchy beton na posadzkę, to zarzucę tutaj suchy beton i wtedy siatkę położę, pozwiązuję i będzie to miało wtedy większą, że tak powiem, skuteczność. Siatkę robię pod, tak jak koła będzie wjeżdżane, będzie dilatacja po środku zrobiona, więc ta linia jest lekko przesunięta, będzie zrobiona tuż obok tutaj dylatacja na pół, żeby nic nie pękło. No i co warto zrobić, tak? Warto zrobić sobie w garażu przed ten. To znaczy, co ja zrobiłem w ten sposób. Ja sobie poprowadziłem już wodę, rurę z wodą Pexa 20 do tego, żeby mieć wodę na zewnątrz. Ten peszel, o którym wspomniałem, tak? I tyle. Więcej rzeczy tutaj nie będę potrzebował, więc tak to mniej więcej wygląda. Tu próg, wszystko sobie już ładnie obrobiłem, przygotowałem na deskę, żeby też to ładnie było zrobione. Odseparowana jest, będzie tutaj tą folią, tutaj muszę naprawić tą gąbką posadzka, bo posadzka musi być samonośna. Tutaj z tej strony chyba nie dam, bo to styropian jest. Chociaż jest tu taki kawałek, to też mam tu. Może przyczepię. Nie, przyczepię, żeby tutaj rury objąć. Tutaj dochodzić będzie 10 cm wełny, więc to będzie wszystko zakryte. Cała ta instalacja, rura skanalizacyjna z pustu, który tam schodzi z góry, to wszystko będzie zasłonięte. No, w międzyczasie sobie już tutaj zrobiłem docelowy wymiar garażu. Podmurowałem lekko solbet. Już sobie wysechł. Dzisiaj wszystko super schnie, bo mamy taką pogodę, że aż za szybko. No, natomiast z tych górek, no to jest taka zaprawa sucha. Więcej piasku niż zaprawy, ale to chyba wezmę, usunę przed samym tym, albo przemieszam z tą posadzkową, gotową zaprawą, która przyjedzie i wtedy te siatki, tak jak powiedziałem, położę, nie? I powiążę je jedną ze sobą. I tyle. Także takie przygotowanie powinienem sobie, to znaczy nie powinienem, nie trzeba, bo
Papa jest pod spodem, ale tak sobie pomyślałem, już dzisiaj nigdzie nie kupię, a jutro na 8 być beton. Więc pomyślałem sobie o tym, że mogłem tutaj dać czarną folię jeszcze dodatkowo, żeby mi jakoś tam żadna wilgoć nie przeszła, ale akurat jest taka pora w to piękne lato, że myślę, że nie będzie problemu. Nic się nie stanie, poza tym tylko garaż. W garażu nie będzie ogrzewania podłogowego, będzie jakiś grzejniczek gdzieś z boku zrobiony, ale docelowo no, wszystkich, których znam, to raczej nie ogrzewają garażu, więc będzie zabezpieczona góra, będzie zabezpieczona też wełną dziesiątką, albo no zobaczę, jaką tam dam, może grubszą trochę. Będzie też tutaj staraż zrobiony, podwieszony sufit i w ten sposób to będzie tutaj odizolowane od reszty chaty. No, także takie szybko info, co tam na tej mojej nieszczęsnej budowie. Bawię się, o tutaj takie szafki z demobilu z kuchni, gdzieś tam jakieś starej piwnicy leżały, gdzieś zapomniane, to sobie wziąłem, przywiesiłem, żeby na razie mieć jakieś takie drobnostki tam pochowane. No, także taki krótki filmik, ile to zajmiało nam takie podsumowanie, niecałe 2 minuty. Z tego, co jest u mnie. U góry jest bałagan, w całej chacie jest bałagan. Jutro przyjeżdża ten beton, więc zmontuję chyba ten filmik od razu z tą posadzką. Będzie kupa roboty. Tutaj chcę na plandece wysypać. Na to pomieszczenie wyjdzie mi 2 metry sześcienne posadzki. No, także jutro będzie trochę hardkorowej zabawy. Na 8 są umówieni. Tutaj sobie zrobiłem z tej folii po styropianie, jakieś tam poskładałem folię, to sobie zrobiłem taką prowizoryczną, żeby mi tam nie pozaciekała woda czy coś, jak będę zwilżał beton, bo nie chcę, żeby pod styropian mi tam akurat weszło, a tam były takie szczeliny nierówne, bo akurat wyszły ładnie te na wymiar płyty i tam musiałem wciskać też na sztorc niecałe 5 cm, się nabawiłem z tym, nie szlifowałem tego styropianu. Więc co chciałem powiedzieć? Tyle. Zapraszam, jutro jeszcze się widzimy w tym odcinku. Zrobię 2 dni, jak ta posadzka wyszła. Mam nadzieję, że wyjdzie. Także do jutra. No i mamy to. Posadzka jest. Oto są efekty wczorajszej pracy. Czekajcie, drzwi tu przyłapię. To są efekty wczorajszej pracy. Posadzka już dzisiaj 2 razy zlewana. Tak naprawdę 24 godziny po.
I tak jak tutaj widać, nie jest wszędzie super ekstra zatarta, ale mi to pasuje. Takie kamyczki zostały, to wszystko trzeba będzie zmieść, ale teraz w międzyczasie będę robił tutaj przecięcie dewiatacyjne, po to, żeby nie pękała. A żeby, jak już miałaby pęknąć, no to na samym środku. Nie wiem, czy było widać w tym timelapsie, czy nie. No, śpieszyliśmy się z betonem, siatki są poukładane tak, jak tutaj samochód będzie wjeżdżał pod koła. No i powiem wam, że było ciężko. Było bardzo ciężko, bo 2 metry sześcienne betonu to jest waga coś koło 5 ton. Półsucha mieszanka. No i tak naprawdę tutaj z tatą mieliśmy już dosyć, nawet nie chciało mi się nagrywać później. Także no, wyszło jak wyszło, jest ok. Na to pójdzie samopoziomująca wylewka, cieniutka warstwa, po to, żeby wszystkie te zatarcia ładnie się uzupełniły i po to, żeby można było potem ładnie pomalować ją jakąś farbą żywiczną do betonu czy czymkolwiek. Dobra, a teraz się zabieram za zrobienie tej linii nacięcia. Będę robił to szlifierką kątową. Postaram się jakoś to zrobić w miarę równo. Przyłożę sobie prowadnicę do sznurka i będę opierał kant szlifierki tutaj o łatę. O, tak, mniej więcej. Będę kant szlifierki starał się oprzeć o łatę i zasuwać. Dobra, jakoś położę kamerkę. 30 parę stopnia, ja ubrany w grube spodnie. No, będzie nieprzyjemnie. Biorę się szybko za to i zaraz wracamy. Nie wiem, czy to widać, 3 Messerschmitty. Jak za czasów II wojny światowej. Wyszło nacięcie. Patent się sprawdza. Niech trochę ostygnie szlifierka. To parksoid zwykły. Ale już widzę, że będzie spoko. Ale pryska tym piachem, tym kamyczkiem kruszywym po oczach strasznie. Dobra, ustawię sobie gdzieś zaraz indziej jeszcze kamerkę i lecimy dalej. Dobra, ja przeżyłem, szlifierka przeżyła. Póki co, także jest ok. Linia prosta. Zaraz to odkurzę. Odmiana.
Powiem wam, że pomachać mnie tu trochę ciężko. Słuchajcie. O. Tak to wygląda. Jest równo, jest równo. Jakoś delikatnie tutaj jest malutki łuczak, ale jest równo. Ta struktura wygląda w ten sposób. Powinno to być zatarte moim zdaniem jeszcze na pół suchym, jak było. To jeszcze dodatkowo powinno być pozacierane. No ale spoko. Jest to powierzchnia taka chropowata, czepna, więc ten. Więc wylewka samopodziemująca się chwyci lepiej. Oczywiście wylewkę samopodziemującą będę robił za parę dni, bo beton musi związać. To, że ja po nim od razu teraz chodzę, zamieszałem się, to nie znaczy, że on już jest zaschnięty. Nie, taki beton schnie 28 dni. Po gdzieś 10-12 dniach można ewentualnie jakieś tam prace już na tym robić, coś ustawiać, ale całkowite wyschnięcie i utwardzenie jest 28 dni. Przy czym pierwsze 3 dni, 2-3 dni trzeba lać dosyć mocno wodą po to, żeby beton się utwardził, żeby generalnie ta struktura nie dostała żadnych skurczów, bo skurcze powodują pękania, spękania. Tu tę dylatację zrobiliśmy, żeby to pękło w kontrolowany sposób, czyli w tej dziurze tam sobie prawdopodobnie pęknie. A tutaj nie będę miał żadnych rys, mam nadzieję. Więc tak to mniej więcej wygląda. No i co, wylewkę samopoziomującą teoretycznie po kilku dniach można zrobić, tak? Po 6-5 dniach, różnie to producenci zalecają. W każdym razie 2-3 dni podlewamy beton, 2-3 dni poczekam i potem po tych 2-3 dniach będę, że tak powiem, lał samopoziom. No, to się jeszcze zobaczy. W każdym razie posadzka wyszła fajnie. Spad jest w tamtą stronę i delikatnie do środka. Dylatacyjną tą szczelinę przed samopoziomem ja sobie zakleję silikonem. To sobie już tu taki patent wypróbuję. Mianowicie można by było zrobić sznurem dylatacyjnym, ale ta przestrzeń ma jakieś 2-3 mm, więc nie bardzo tak da rana tego wsunąć. Więc ja sobie to ładnie zasilikonuję. Potem po silikonie zrobię samopoziom i ewentualnie na samopoziomie albo natnę, albo sama się zrobi ryska tutaj. No i to z czasem. No i jak się zrobi, to wszystko pójdzie potem pod farbę i generalnie farbą się zaleje i groszkami zarzuci albo czymś takim. Ale to już w przyszłości i to jest garaż, więc mnie to, no, mam to gdzieś. I tak jest super. Jest spad, nie wiem czy mówiłem, w tamtą stronę oczywiście. Na tym całym odcinku około 3 cm. I w tą stronę jest pół centymetra w tą i pół centymetra w tą. No centymetr prawie. Tak, bo tam później rurki jak układaliśmy podczas zasypywania to były niżej i trzeba było dwumetrową poziomicą się równać, a nie tą łatą tynkarską. No, więc jak filmik się podobał, to lajkujcie, subskrybujcie. Parę dni tutaj spędzę. Jeszcze na koniec wakacji coś tam, jakaś znowu będzie przerwa. I tyle. Co byście tutaj chcieli wiedzieć, co jeszcze mogę powiedzieć? No w sumie nic, no. Beton jak beton. Samemu zrobić taki garaż to polecam, ale resztę to nie. Lepiej zamówić miksokreta. Tym bardziej, że właśnie powiem na temat kosztów, wychodzi to podobnie. Ja tutaj za beton w przeliczeniu na metry wyszło mi w granicach 30 chyba 1 zł. No to co? Miksokret kosztuje ile? Z materiałem? 36, 7? Coś koło tego. I nie musicie się namęczyć. Więc tak to mniej więcej wygląda. I cóż. Może jeszcze grubość. Tutaj jest 8,5 cm i tam schodzi do 7,5 cm. Przy tym pod spodem ten chudziak tak zwany, to już był też ze spadkiem tutaj wyprowadzony z kotłowni. Jest spadek taki chyba 4-centymetrowy czy 3-centymetrowy do drzwi. Także tutaj jest powielony ten spadek. Jeszcze wam pokażę tutaj kancik. Tak to wygląda. Tu jest folia kobułkowa, podwinięta pod spód.
będę jeszcze papę do tego kleił i będzie to taki próg, tutaj mocno widać, 6 cm poza obrys garażu, więc będzie taki pasek widać. No nie wiem, zobaczę jeszcze jak to mądrze wykończyć, no ale to mniej więcej tyle. Także tak wam jeszcze pokażę pod słońce. Kto będzie chciał hejtować, niech hejtuje. Ostatnio się dowiedziałem, że od znajomego tutaj z okolicy, że mam w ogóle grupę hejterską, osiedlową. Także pozdrawiam wszystkich. No, ja robię swoje, wy róbcie swoje. A komu się podoba, ten subskrybuje. Na razie, cześć. Jeszcze wam pokażę. Może już teraz nie będzie chłonął tak wody, ale jak to chłonęło wodę. Normalnie lałem i nie zmieniało koloru. O, już teraz ładnie widzę, że staje woda, czy jest napity. Ale wcześniej było tak, że lałem i w ogóle nie było widać, że się leje woda. Wodę po betonie. No a zobaczycie zaraz jak to wysiąka. Także beton pije aż syczał wcześniej. Taką dylatację powinno się robić jak najszybciej, jak stwardnieje beton, ponieważ no później będzie już tak twardy, że będzie bardzo ciężko to wszystko zrobić. A teraz tak naprawdę to jak szło jak w masło. Także no jest jak jest. I tak to więc wygląda. No ładnie odparowuje, schnie i wciąga bardzo mocno. Zobaczycie, ta strona lewa będzie sucha. Tam gdzie rurę puściłem, też więcej wody daje. Rurę tą z wodą. Bo tam jest mniej betonu, więc lepiej tam, niech to stwardnieje porządnie. Widzicie? Patrzcie, tam już jest sucho było. Widzicie, jak to tak ładnie wyszło? Dobra, nie będę was zanudzał. Jeszcze raz pozdrowienia dla wszystkich i hejterów, i subskrybentów, i fanów, i zapraszam do subskrypcji, bo z tego co widziałem, to dużo osób ogląda, powraca na statystykach, a subskrypcji nie przybywa. No ale dobra, mam ten 1000 subskrybentów, dzięki wam bardzo. Dobra, na razie. Cześć.